W połowie lipca przedstawiciele Urzędu Gminy oraz Sołtys Zamarsk przekazali teren budowy firmie wykonującej budowę zadaszonej sceny widowiskowej wraz z zapleczem w Zamarskach. Ekipa od razu przystąpiła do prac ku zadowoleniu mieszkańców. To jest kolejne spełnienie marzeń zamarskich społeczników. Bardzo się cieszę, że po półrocznym poszukiwaniu wykonawcy wszelkimi siłami udało się znaleźć wykonawcę. Jest to wykonawca z Haszlacha i początkiem lipca ruszyła, jak widzą tutaj Państwo. Teren jest ogrodzony dla bezpieczeństwa użytkowników parku. Scena została rozebrana, stara scena została rozebrana przez zamarskich społeczników. No to taka wyjątkowa scena, bo kształtem przypomina przystanek. Tak, przystanek już to w zeszłym roku, jak zaprojektowaliśmy. Nie było łatwo zaprojektować ten obiekt, ponieważ musieliśmy liczyć się z kosztami, liczyć się z wszelkimi obowiązującymi normami i przepisami, żeby spełniały warunki dla na przykład niepełnosprawnych, czy z elektryką, czy z nagłośnieniem. No i wspólnymi siłami udało się zaprojektować scenę, która przypomina oczywiście przystanek, ale ja się bardzo cieszę, że nie będzie wyglądała jak wszystkie sceny, wszystkie małe amfiteatry, a przynajmniej będzie można tą nazwą jeszcze coś wymyślić. Mam w zanadrzu, myślę, jak jest przystanek Woodstock, to będzie przystanek zamarski dla młodych wykonawców z powiatu cieszyńskiego. Taki mam pomysł na przyszły rok. Druga sprawa, może i przypomina przystanek, ale jak się bardziej wgłębi w ten projekt, to tworzy się takie tło w środku tej sceny, które będzie można wykorzystać na kino plenerowe, które ruszy też w przyszłym roku. Więc ja się cieszę, że może takie skojarzenie jak przystanek z czasów PRL, ale my to dobrze wykorzystamy, ten pomysł. Jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, scena będzie gotowa w połowie grudnia tego roku. Koszt inwestycji to około 200 tysięcy złotych, przyznaje Zawada. Połowa tej kwoty została dofinansowana z mikroprojektu, część z funduszu sołeckiego, a pozostała kwota ze środków budżetowych gminy Haszlach. Jednak na tym nie koniec inwestycji. Udało się pozyskać środki finansowe z województwa, tak zwany konkurs przedsięwzięć inicjatyw lokalnych, i udało się zdobyć środki 10 tysięcy, które są wzmocnione również funduszem sołeckim. I za 20 tysięcy będzie tutaj poszerzony plac z kostki brukowej wokół sceny i przedłużona Aleja Gwiazd. Tak więc mamy co robić, do końca września musimy się uwinąć, żeby rozliczyć te środki finansowe z województwa. I oczywiście w tej naszej scenie znajdą się magazyn i garderoba. W tym momencie tam będą znajdowały się wszystkie potrzebne ławy, stoły do obsługi naszej imprezy i namioty do obsługi naszych imprez. I oczywiście droga techniczna tutaj wzdłuż parku. Pierwszy większy koncert w Zamarskim Amfiteatrze odbędzie się w ramach Święta Dziedziny czerwcu. Jednak jak zdradza Sołtys, być może uda się zorganizować jakieś muzyczne wydarzenie znacznie szybciej. Chciałbym, jeżeli scena będzie wykonana do połowy grudnia i odbiory wszystkie techniczne, to mam nadzieję, że się uda zorganizować, jeśli wszystko na to pozwoli, również pogoda, to może jakiegoś Sylwestra w plenerze. Zobaczymy, takie są plany. A czy się uda, to zobaczymy. By zamarski przystanek tętnił życiem, w planach również inne imprezy, niekoniecznie muzyczne. Zresztą wydarzeń kulturalnych w sołectwie z roku na rok przybywa, podkreśla Klaudiusz Zawada. Dążymy do tego, żeby to miejsce tętniło życiem i jak można tutaj zauważyć, nie tylko rozpoczęła się budowa, w tym roku trwa Szwung Młodych, czyli projekt Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Będzie odsłonięcie kolejnej gwiazdy, zamarskie biesiadowanie 16 września, czyli też biesiada, czyli występy zespołów ludowych, jarmark świąteczny, przystań Mamo, to jest targi, mini targi, więc tych imprez przybywa, dlatego jeszcze kino plenerowe dojdzie. Mamy nadzieję, że właśnie przystanek zamarski, czyli jakieś koncerty młodzieżowe, więc planów jest sporo i uważam, że no, trzeba iść w tym kierunku turystycznym. No. Jedynie możemy się pochwalić pięknymi widokami. Tutaj w tym miejscu można piękny widok na cały Górny Śląsk zobaczyć. Więc o to chodzi, żeby ta scena będzie wykorzystana, żeby coś się działo. No pomysłów dużo i mam wrażenie, że ten park się wam troszeczkę kurczy. Tak. Więcej miejsca by się przydało. Przydałoby się więcej miejsca. Już w zeszłym roku udało się wytyczyć ponownie teren parku i troszeczkę się powiększył o te 6 metrów. Stąd scena posunięta jest do tyłu i się zmieściła jeszcze ta garderoba, więc troszeczkę miejsca zyskaliśmy, ale oczywiście tego miejsca nam brakuje, bo w tym roku z młodzieżą jeszcze palenisko wybudowaliśmy. Tu się powiększy plac, więc brakuje mi tego miejsca. Mamy nadzieję, że przyszłościowo uda się pozyskać jeszcze teren, który jest koło graniczący z parkiem.
Dla portalu Śląska Cieszyńskiego XPL Marta Szymik.